Sąsiad właśnie na mnie patrzy z domu naprzeciwko, siedzi w oknie, pewnie myśli, wariatka wyciąga śmieci i jeszcze gada sama do kamery. No cóż, udajmy, że go nie widzimy. Witajcie kochani w kolejnym filmiku i jak wspomniałam w ostatnim z jednych vlogów, chciałam wam nagrać takie denko gospodarcze. Myślę, że tak to nazwę, że tak będzie najlepiej, ponieważ nie jest to nic innego jak środki czystości, rzeczy, które ja kupuję tutaj w Niemczech, które na pewno też są dostępne na przykład w Polsce, bądź mają swoje jakieś tam odpowiedniki. Gdybym znała, to oczywiście wam wspomnę. No i odezwały się głosy, że jak najbardziej. Słuchajcie, takie denka się będą tam raz na jakiś czas pojawiać, jak już nazbieram wystarczająco rzeczy. Tym razem już ich trochę nazbierałam, więc pomyślałam, dobra, nagrywamy i pozbywam się tego wszystkiego. No i co? Przechodzimy od razu do rzeczy i jako pierwsze mam dwa zapachy z Lenora Unstoppables, czyli te perfumy do prania. Pierwszy tutaj, ten mniejszy, to jest o zapachu Fresh, a drugi jest o zapachu Bliss, to jest ten większy. Są przynajmniej w Niemczech trzy takie dostępne. Jest jeszcze ten Lewisz, czy jak on się tam nazywa, który jako pierwszy wam już raz w denku pokazywałam. No to wszystkie trzy zużyłam i powiem wam, że ten mi się najmniej podobał. Najmniej jakby ciuchy po nim, czy ciuchy, czy pościel po nim pachniała. Natomiast ten mi się podobał jakby najbardziej. Na chwilę obecną nie mam żadnego i nie wiem, czy zakupię. Myślę, że raczej tak, wiecie co, bo to jest fajna rzecz i rzeczywiście na przykład ja to używałam w większości do pościeli i pościel naprawdę świeżo wyprana pachniała bardzo, bardzo długo. Te zdarzało mi się używać także do ciuchów i powiem wam, że moja siostra któregoś dnia właśnie jak w Gliwicach byłam, mówi do mnie, Boże, jak twoje ciuchy pachną, a to był właśnie ten zapach. Tutaj były niebieskie kuleczki, tutaj różowe. No ja nie przepadam za bardzo za kwiatowymi zapachami, może dlatego ten mi tak nie bardzo odpowiadał. Ten oczywiście był tańszy, bo to jest dużo mniejsza pojemność. Tu jest 180 gram, a tutaj 275, więc no prawie 100 gram różnicy, a 100 gram potrafi zrobić dużą różnicę. Aktualnie przynajmniej dzisiaj jeszcze są one za 5... niecałe 6 euro właśnie w Angebocie, czyli w promocji w Rossmanie. Aczkolwiek powiem wam, że cena spadła, bo na początku one były po prawie 7 euro, a teraz są właśnie po niecałe 6 euro. Jakby ten szał pierwszy minął, już można je wszędzie dostać i tak dalej, no i cena spadła. Dobra, lecimy dalej. Od prania przejdziemy do łazienki i tutaj mam Meister Proper właśnie do łazienki o zapachu Febreze. Tu możecie zobaczyć. Słuchajcie, mega fajnie się tym psika i powiem wam, że ten środek czystości jest rewelacyjny, do tego bardzo ładnie pachnie, ja go bardzo dużo używam i po jakby po sprzątaniu łazienki, kiedy wchodzicie, pachnie niesamowicie właśnie tym zapachem typowym dla Febreze. Jest naprawdę fajny, słuchajcie. Dokładnie, ma bardzo świeży zapach, likwiduje resztki jakiegoś mydła czy żeli pod prysznic. No i powinien sprawiać, że te powierzchnie, które są wyczyszczone, to są bardziej takie świecące, mają taki glans, wiecie co, i czy to robi? Nie wiem, chociaż czekajcie, niech ja pomyślę, ostatnio sprzątałam, tak, tak, to prawda. To prawda i naprawdę ja do niego wracam, oczywiście kolejny już jest w użytku i są też inne środki, do których ja wracam, ale ten jest taki, do którego ja wracam już od, nie wiem, 2 lat, 3 lat, na pewno coś w ten deseń. Co my tu mamy dalej? Wrócimy z powrotem do prania i tutaj mam dwa opakowania. Pierwszy to jest Lenor, to jest takie duże, duże opakowanie, bo aż prawie 2 litry płynu do płukania. Ten akurat nie był o zapachu szmaragdu i jakiegoś tam kwiatu. Powiem wam, że strasznie długo go zużywałam, dlatego że ja nalewam tylko taką jedną nakrętkę. Był fajny zapach, ale niekoniecznie mój. Ja uwielbiam Lenora. Lenor według mnie jest jednym z najlepszych płynów do płukania, ale najbardziej lubię Lenor o zapachu magnolii, takim
w takim różowym opakowaniu, bo tamten zapach utrzymuje się mega, mega długo, jest bardzo, bardzo intensywny. Ten tutaj mniej, ale powiem Wam, że ja za niego zapłaciłam gdzieś w promocji 3 euro, więc jak na płyn do pukania to jest naprawdę rewelacyjna cena, no i mówię, zwłaszcza taki duży. A drugi płyn, który używam, to jest płyn do dezynfekcji prania, tak? Czy bez względu na to, czy pierzecie ciuchy, czy pościel, czy koce, czy cokolwiek byście nie prali, to ja właśnie zawsze tego używam. I podobno usuwa 99,99% bakterii, grzybów i jakichś wirusów. Podobno działa już tak, że w temperaturach od 15 stopni jest idealny dla ciuchów dzieci i sprawia, że wasza pralka nie śmierdzi, no bo to dezynfekuje jakby. To nie, ten akurat nie zawiera farbników i zapachów, jest idealny dla osób, które mają alergię. Pojemność to jest 1,25 litra i podobno ma wystarczyć na 15 prań. Mi wystarczy zdecydowanie na dużo, dużo więcej, ponieważ ja tutaj też z reguły jedną, może dwie takie właśnie nakrętki nalewam albo półtorej. Z tyłu oczywiście macie tutaj napisane, ile do czego się używa i w ogóle. Podobno do pralki powinno się używać 2,5 nakrętki, no ale u mnie niestety nie wchodzi aż tak dużo tego, tych płynów, bo ja to wlewam tam, gdzie się wlewa także płyn do płukania. I powiem Wam, że nie wiem, czy to coś daje, ale wydaje mi się, że tak, bo też już od lat to stosuję i stosuję różne, bo tutaj mamy na przykład Denk Myt, no to jest ten akurat nie z DM-u i chyba taka butelka kosztuje w DM-ie 2 albo 3 euro. Aktualnie na przykład używam dla sportowców, tak, bo ja taki sportowiec wielki jestem, dla sportowców z czego? Z Rossmana, tyle że dużo mniejszą butelkę. No nie wiem, ja mogę polecić, bo ja, jak mówię, wracam od zawsze do tego. Tutaj mam coś z Polski, słuchajcie. Jest to zapach Aril, Madagaskar, Vanilla i Sandalwood. Zapach na 60 dni. No obłędny. Ja mam jeszcze 4 takie buteleczki tego zapachu. To jest tak piękny zapach, słuchajcie. Rozwaliłam. No pachnie obłędnie, słuchajcie. Jest do końca zużyty. Powiem Wam, że te produkty z Biedronki są rewelacyjne i ja mam w ogóle, wiecie co, 2, 4, 6, 10 takich butelek o różnych zapachach. Uwielbiam i za każdym razem jak jestem w Polsce to kupuję i przy okazji właśnie produktów z Biedronki, słuchajcie, mam tutaj 3 rodzaje takich limitowanych, można powiedzieć, uniwersalnych chusteczek z Mista Magic, także z Biedronki. Pierwszy tutaj jest White Flowers, drugi jest Amber Flowers i trzeci, który dopiero co zużyłam, jest Mountain Wild Berries. Powiem Wam, że te chusteczki, one pachną rewelacyjnie. Moim ulubionym zapachem był oczywiście ten, on już się pojawił raz, nie wiem, czy w zeszłym roku, czy 2 lata temu, no po prostu obłędny i wiecie co, one się rewelacyjnie nadają do wszystkiego. Ja także zawsze z Polski przywożę, jeszcze mam chyba waniliowe jedno opakowanie i o zapachu bawełny. One nie są drogie, bo ja nie wiem ile kosztuje, 4 zł, 5 zł kosztuje takie opakowanie, czy tam nawet powiedzmy 6, to nie jest majątek i są rewelacyjne do wszystkiego, czy do szybkiego przetarcia kurzy, takiego wiecie, na szybkiego, czy do przetarcia toalety, czy no po prostu do wszystkiego, czy w kuchni, blatów. Ja nawet czasem buty sobie tym wycieram i powiem Wam, że bardzo fajne. I tutaj mam takie same jeszcze z Denk Myt, z DM-u marki własnej. To akurat nie była limitowana edycja o zapachu wiosennym, wiosenna czystość. I powiem Wam, że ten zapach już też się chyba rok temu pojawił i bardzo mi się podobał. Ja miałam tego 2 opakowania, ale jedno już zużyłam jakiś czas temu. No i tu jest drugie, bardzo, bardzo, bardzo fajne chusteczki. I a propos takich chusteczek jeszcze, to pokażę Wam tutaj takie też z DM-u. Do podłogi, tutaj jest wersja o zapachu granatu, a tutaj o zapachu cytrusowym i powiem Wam, że
Ja nimi oczywiście nie zmywam codziennie podłogi czy coś w ten deseń, bo tutaj w środku jest tylko i wyłącznie, jak znajdę to Wam powiem, 15 takich ręczniczków w takim opakowaniu. Do czego ja je używam? Czasem rzeczywiście do szybkiego takiego przetarcia podłogi i sprawdzają się rewelacyjnie, ponieważ one są z mikrofazą i one są takie grube, to nie są cieniutkie takie chusteczki, wiecie, jako nie wiem, coś do czyszczenia nosa na przykład, w który dmuchacie, tylko to są takie grube, właśnie nasączone i te z mikrofazą ściereczki, które ja często też używam, na przykład kiedy wannę spryskam chociażby właśnie tym majsterem properem do jakby rozprowadzania i potem słuchajcie, wypłukam i używam ją dalej, bo to można wypłukać i ja w ten sposób, oczywiście poza toaletą, ale umywalkę, wannę, to właśnie używam do tego taką jedną ścierkę, taką grubą. I nie wiem, ile one kosztują, też 2-3 euro, nie jest jakiś majątek, a sprawdzają się rewelacyjnie, no i tak jak mówię, także do przetarcia chociażby podłogi na szybkiego, naprawdę top, top. Ja mam oczywiście następne już w użytku i cały czas do nich wracam, więc nieraz je będziecie widzieć. I tutaj chyba ostatnia rzecz do prania, tak mi się wydaje, to jest, jeżeli chodzi o proszki, jeden z moich ulubionych, do którego wracam też już od dawna, oczywiście od czasu do czasu kupuję też inne, no bo jednak chcę się przetestować, a nóż widelec znajdę coś lepszego, bo ten jest jednym z tych droższych, jeżeli chodzi o takie małe. I to jest Spi Mega Pearls Color, czyli do kolorowego prania. Tutaj takie opakowanie niby wystarczy na 15 prań plus jeszcze 5 dodatkowo w gratisie, czyli na 20. Ja też śmiem twierdzić, że mi wystarczy na więcej, bo ja nie walę tego proszku bez końca. Tutaj jest 1,35 kg i to są, wiecie co, takie kolorowe, różowo-białe perełki, które naprawdę rewelacyjnie pachną. Po pierwsze oczywiście czystością, a po drugie one pachną tak... Nie tylko czystością, jeszcze jakby coś w sobie miały, więc bardzo gorąco Wam polecam. To jest ta różowa wersja, jest jeszcze niebieska wersja, tej niebieskiej wersji natomiast chyba nigdy nie używałam. O, i popatrzcie, na dowód tego, że uwielbiam te zapachy, tutaj jest oczywiście też kolejny, taki sam waniliowy i inne mam jeszcze teraz w użytku. I zostały nam na sam koniec dwie rzeczy do toalety. I tutaj są pierwsze takie tapsy do toalety, słuchajcie, które je się wyciąga, one wyglądają jak tapsy do zmywarki. Je się wyciąga właśnie z takiej folii, wrzuca się do muszli do toalety, jedną, dwie, w zależności jak kto woli, ja zawsze wrzucam dwie dla pewności. I zostawia się co najmniej na 10 minut, ja natomiast zostawiam co najmniej na pół godziny, żeby one się rozpuściły. I one jakby usuwają kalk, no i wiecie, no wszystkie inne syfy właśnie jakby w głębi toalety. Później ładnie wszystko, wiecie, szczotką do tego jeszcze żel do toalety, wszystko ładnie szczotą wyszoruje i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie to się sprawdza, to trochę się pieni, ale czyści Waszą toaletę i te rury od toalety naprawdę rewelacyjnie. Te tutaj akurat, jak widzicie, kupiłam w Rewe, czyli w supermarkecie. W większości supermarketów się dostanie takie rzeczy. To nie jest też jakieś mega drogie. W tym opakowaniu było 16 takich tapsów po 25 gram. Uważam, że są naprawdę godne polecenia i ja je zawsze używam. No i oczywiście kostki do kibelka, słuchajcie. Kostki do kibelka, do których ja wracam najchętniej i to są te z Vicefrisch. Tutaj były takie biało-niebieskie. Jedne są o zapachu chloru, a drugie czystości oceanu, o ile oceany są czyste. Są fajne, słuchajcie, bo to jest trochę takie śmieszne, ale one dosyć przyjemnie pachną i co jest śmieszne, jak wodę spuszczacie, to woda płynie niebieska, tak? Więc bardzo fajne. Ja średnio raz na 3 tygodnie muszę wymienić taką kosteczkę do kibla, ale powiem Wam, że toaleta jest
czysta, zadbana, bardzo ładnie wygląda. No i co? I to by było na tyle. Tyle środków czystości zużyłam w ostatnim czasie. Jak mówię, pojawi się jeszcze na pewno sporo, dlatego że ja bardzo dużo środków czystości używam. Ja lubię mieć czysto, lubię mieć... No nie lubię syfu, nazwijmy rzeczy po imieniu, tak? Nie lubię syfu i staram się zawsze trzymać swoje mieszkanie w jak największej czystości. Więc zobaczycie sami zresztą, ile ja nawet środków czystości zużywam. Plus musicie jeszcze dołożyć do tego to, że ja ze swoimi środkami czystości też pracuję, więc... No więc się po prostu siłą rzeczy szybciej zużywają. Okej, mam nadzieję, że takie denko gospodarcze Wam się podobało. Jeżeli coś używacie, to dajcie znać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie na dole w komentarzach. Na pewno Wam odpowiem, jeżeli nie bezpośrednio pod filmikiem, to na pewno we vlogu na Wasze pytania poodpowiadam. Ja się teraz z Wami żegnam i co? Do zobaczenia niebawem w kolejnych filmikach. Pa, pa!